Internetowa telewizja Tuchów odwiedziła w Domu Kultury naszą lokalną organizację, to jest Towarzystwo Miłośników Tuchowa. Celem reportażu jest krótkie przedstawienie działalności stowarzyszenia, bo choć istnieje ono już ponad 20 lat, to nie każdy mieszkaniec naszego miasta wie, czym zajmuje się ta organizacja. Po zakończeniu obchodów 650-lecia Tuchowa w roku 1990 działający w ramach tegoż komitetu zespół historyczny stanął przed problemem zamknięcia rozpoczętych w okresie obchodów prac o charakterze dokumentacyjnym. Do rozwiązania problemu doszło na jednym z zebrań w Nowym Domu Kultury, gdzie pan Józef Lewicki zaproponował założenie stowarzyszenia, które mogłoby się tym zająć, a pan Kozioł zaproponował nazwę tego stowarzyszenia jako Towarzystwo Miłośników Tuchowa. 24 lutego 1992 roku Sąd Wojewódzki w Tarnowie, Wydział Pierwszy Cywilny, wydał postanowienie o wpisaniu do rejestru stowarzyszeń Towarzystwo Miłośników Tuchowa. Po załatwieniu tych formalności inicjatorka całego przedsięwzięcia, magister Agnieszka Kowalik, zwołała na zebranie, które odbyło się 8 czerwca 1992 roku. Na zebraniu wybrano pierwszy zarząd Towarzystwa Miłośników Tuchowa, którego prezesem został magister Aleksander Kowalik. 31 czerwca 1994 roku Towarzystwo Miłośników Tuchowa przyjęło patronat nad ogniskiem muzycznym. 16 czerwca 1994 roku Towarzystwo Miłośników Tuchowa przejęło od burmistrza doktora Michała Wojtkiewicza prawa do wydawania tuchowskich wieści. Tuchowskie wieści powstały w 1990 roku z inicjatywy ówczesnej Rady Miejskiej. Pierwszy numer, jak Państwo wiecie, czarno-biały, skromny, ale powoli wszystko się zmieniało i w chwili obecnej mamy ładne, kolorowe wydawnictwo, ukazujący się w nakładzie około 350 do 450 egzemplarzy miesięcznie. Jest to dwumiesięcznik. Informujemy o najważniejszych rzeczach i wydarzeniach, które dzieją się w mieście, ale jednocześnie dużo materiału o odpowiedniej proporcji znajduje się w tuchowskich wieściach dotyczących historii miasta, gminy i środowiska naszego, w którym żyjemy i mieszkamy. Myślę, że wydawnictwo to istniejące przez 20 lat ponad w naszym środowisku spełnia swoją rolę nie tylko opiniotwórczą, ale dokumentuje bardzo ważne wydarzenia historyczne. Chcę powiedzieć, jestem bardzo wdzięczny wszystkim tym, którzy piszą, bo robią to, żebyście Państwo wiedzieli, nieodpłatnie, jest to praca społeczna. Jednym ze statutowych zadań Towarzystwa Miłośników Tuchowa jest dbałość o naturalne i kulturowe dziedzictwo. Najpierw trzeba to dziedzictwo spopularyzować. Po pierwsze, w czasie poprzedniego jubileuszu Tadeusz Wantuch wytyczył i wyznakował szlak wokół Tuchowa. On się nazywał nawet jubileuszem. Z młodzieżą z SKKT. Po śmierci twórcy ten szlak podupadł, niekonserwowany. No, towarzystwo doszło do wniosku, że trzeba go odnowić. 3 lata temu dokonaliśmy tej renowacji, nie sami, we współpracy z tuchowskim kołem PTTK. No, w tym dziele odnowienia 23-kilometrowego szlaku pracowało ponad 30 młodych, głównie ludzi, że przepracowali bez żadnego wynagrodzenia ponad 300 godzin. No i szlak znowu zaczął służyć. Żeby go wykorzystać, towarzystwo postanowiło, i to jest druga sprawa, wydać przewodnik po tym szlaku, żeby ci, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, a i swoi także, mogli wiedzieć, gdzie się znajdują, jakie są obiekty na tym szlaku, jaka jest historia tego szlaku. Taki przewodnik został wydany. Po trzecie wreszcie, doszliśmy do wniosku, że należy zorganizować dla młodzieży, bo przecież szczególnie nam zależy na młodzieży, zorganizować rajd po tym szlaku. Ten rajd nazwano imieniem twórcy, Tadeusza Wantucha. Że to był strzał w dziesiątkę, najlepiej świadczy frekwencja od ponad 100 osób w czasie pierwszego i teraz prawie 400 osób na zgrupowaniu
Tuchowskim Lesie na zakończenie tego rajdu. Wreszcie czwarta sprawa to jest edukacja historyczna. Stąd te spacery historyczne po Tuchowie, wycieczki po gminie, głównie dla uczniów klas licealnych, ale jednocześnie chcieliśmy wykorzystać miejscowość na granicy naszej gminy leżącą, która się wpisała na trwałe w walkę narodową z wyleńczą Polaków, mianowicie Łowczówę. I dlatego tam kilkanaście grup młodych, zwłaszcza z uczniów gimnazjów, jak i dorosłych także, przeszło przez pole bitwy i na cmentarzu tam wysłuchało gawędy o tym, o tych wydarzeniach, które tam miały miejsce. No i wreszcie po piąte, chcieliśmy wykorzystać ludzi, którzy żyją jeszcze, ale pamięcią sięgają daleko. I jednocześnie wskrzesić tradycję posiadów. I zorganizowaliśmy wieczornicę, wieczór z gawędą o Tuchowie, tak to się nazywało. Dotąd odbyły się dwie. I tam występowali ludzie, którzy albo mówili o wydarzeniach historycznych, które znają, bo je badali, albo opowiadali o przeżyciach, swoich przeżyciach z okresu młodości. Ostatnia na przykład była poświęcona harcerstwu w związku z rocznicą. No, te wszystkie działania prowadzą do tego, żeby uzmysłowić, że to są pewne wartości, że mamy obowiązek o te wartości dbać o środowisko przyrodnicze, a z tym naprawdę nie jest u nas dobrze, bo czasem bez obrzydzenia nie można popatrzeć na te piękne kiedyś potoki czy na obrzeża lasu. I tutaj trzeba oddziaływać głównie na świadomość młodych ludzi i to właśnie w ten sposób chcemy robić. Jednym z takich działań jest międzynarodowy konkurs poetycki. Jest to konkurs Liberum Arbitrium, ponieważ towarzystwo organizuje go we współpracy właśnie ze Stowarzyszeniem Liberum Arbitrium, z Domem Kultury oczywiście i z Klasztorem Ojców Redemptorystów. Drugim takim ważnym działaniem to jest pierwszy raz w ubiegłym roku zorganizowany międzynarodowy plener rzeźbiarski, ponieważ pierwsza bardzo się udała, spodobało się rzeźbiarzom tu przebywających, spodobał się Tuchów, ludzie, serdeczność, roznieśli tę wiadomość po świecie. No i w tym roku będziemy mieć samą czołówkę polskich rzeźbiarzy plenerowych i także artystów z Białorusi i z Ukrainy. Przewidujemy, że powstanie gdzieś 15 do 18 rzeźb dużych, plenerowych, które staną się ozdobą miasta naszego. Mamy w Tuchowie wiele wspaniałych rzeźb, starych, historycznych, rozmieszczonych głównie na cmentarzach. Te zabytkowe rzeźby wręcz wołają o pomoc. Towarzystwo nasze podjęło się ratowania tych zabytków naszej kultury, wspaniałych dzieł sztuki kamieniarskiej, charakterystycznych dla swojej epoki. I w uzgodnieniu i z upoważnienia księdza proboszcza parafii świętego Jakuba podjęła działania zmierzające ku ratowaniu. Do tej pory zrekonstruowanych i odnowionych zostało 5 zabytkowych nagrobków, takich pomników nagrobnych. Jeśli mówię już o zmarłych i pamięci o nich, no to wypada powiedzieć o tak zwanych dębach katyńskich. I w Tuchowie, na skwerze koło obecnego pomnika na ulicy Daszyńskiego, w odpowiedniej oprawie takiej uroczystości religijno-patriotycznej, zostały posadzone 2 dęby. Obok ustawiona tablica z odpowiednimi symbolami, napisami mówiąca, kogo one dotyczą, mianowicie generała Orlewicza i tuchowianina pana Piotrowskiego, którego dom rodzinny jest w pobliżu. Od 15 lat już organizujemy majówkę dla matki. Po prostu jakąś taką najważniejszą historią, która nam przyświecała, to było zauważenie tych dzieci, które przepięknie w naszych przedszkolach przygotowywały programy dla mamy. I tak, żeby całe społeczeństwo ucieszyło się nimi, przecież oni po nas zajmą nasze miejsca. I
też myślimy o tych dzieciach, które potrzebują może pomocy. Mamy Stowarzyszenie Nadzieja, mamy Caritas i tak wspólnie z Domem Kultury zrobiliśmy taką dosyć dużą imprezę, która towarzyszy wielka radość. Można doskonale poczęstować się wspaniałymi wypiekami i bigosem, tuchowską kiełbasą. Jest loteria, malowanie na asfalcie. Dzieci mają różne gry, przyjeżdżają koniki, można pojeździć na jakieś zabawy na zameczkach. Również i strażacy pokazują swoje sztuki, jaki przyjeżdża wóz strażacki. Także dzieci mają dużo radości. Przy okazji jest licytacja i właśnie wspomagamy również, jak pieniążki, które uzbieramy, przekazujemy po połowie dla Caritasu i dla Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja, które mamy właśnie u nas w Tuchowie. Zapraszamy serdecznie na wspaniałą zabawę w okolicach Dnia Matki w maju, na Tuchowską Majówkę. Społeczne Ognisko Muzyczne w Tuchowie w przyszłym roku szkolnym będzie obchodziło 20-lecie swojego istnienia. Z początku działało pod patronatem Domu Kultury, później na krótko pod patronatem Towarzystwa Miłośników Tuchowa, a jeszcze później zostało zarejestrowane w sądzie, jest stowarzyszeniem z osobowością prawną. Siedzibą do Ogniska Muzycznego jest Dom Kultury i dzięki uprzejmości dyrektora Domu Kultury mamy tutaj możliwość korzystania bezpłatnego z sal i instrumentów. Jeżeli chodzi o ilość uczniów, to w tych latach wahała się między 60 a 80 osobami. Ognisko zatrudnia 7 nauczycieli. Celem naszego ogniska jest wyławianie talentów, szukanie osób szczególnie uzdolnionych, a później kierowanie ich do szkół muzycznych, a nawet na wyższe studia. Taką sztandarową imprezą organizowaną z inicjatywy Ogniska Muzycznego jest Małopolski Konkurs Pianistyczny imienia Ignacego Jana Paderewskiego. W 1987 roku był jubileusz 50-lecia koła i z tej okazji powstała myśl utworzenia skansenu i muzeum etnograficznego. Pszczelarze przy współpracy Towarzystwa Miłośników Tuchowa zorganizowali to i początek Muzeum Etnograficznego przy klasztorze w Tuchowie. To było właśnie zainicjowane z tej okazji. A skansen można oglądać do dnia dzisiejszego przy Domu Kultury. Towarzystwo organizuje wystawy fotograficzne. Ostatnim takim działaniem była dokumentacja z nagrobków na cmentarzach tuchowskich. Chodzi tutaj o stary cmentarz tuchowski, ale także i o cmentarze w gminie. Organizujemy również konkursy plastyczne dla młodzieży, dla dzieci. Jednym z takich konkursów jest właśnie konkurs dla młodzieży w ramach tuchowskiego rajdu wokół Tuchowa imieniem Tadeusza Wantucha. W ostatnim czasie Towarzystwo Miłośników Tuchowa brało udział w wystawie, która była zorganizowana przez Wojewódzką Bibliotekę w Krakowie, która dotyczyła promocji gminy miasta Tuchów. I właśnie Towarzystwo prezentowało tam swoją działalność.